Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Dziwnych, ale to dziwnych historii warsztatowych. Nie zawsze te odcinki są negatywistyczne, jakieś takie słowotwórstwo łysego się dzisiaj weźmie. A dzisiaj odcinek jest pozytywny, czyli przygotowanie malucha do rajdu. Jakiego rajdu? W ogóle o co tutaj chodzi? Czy łysy robisz malucha WRC, KJS? Nie, coś innego. Kojarzycie operatora? No, to taki człowiek, który stoi z drugiej strony kamery, macha ręką. O tak, wiesz, o tak, chodź. To jest pan operator, tak, to jest pan operator, człowiek, którego nigdy nie widzicie i to jest jego fura. Stasiu, pogadasz ze mną o co chodzi z tym rajdem, bo ja tutaj mam jakiś mindfuck. Nie do końca jest to rajd, jest to taka wycieczka do śladami starych muzeów Trabanta. Wybieramy się tam ekipą w 12 osób. Aha. I jedziemy różnymi markami samochodów, niekoniecznie tylko maluch, głównie samochody relikty PRL-u. DDR-ki. Stasiu, weź mi powiedz jedną rzecz, bo ty żeś strasznie tutaj żeśmy nagrywali coś. Michu, mogę zrobić przegląd przed rajdem. Ja mówię, jaki rajdem? Ile kilometrów? 1700. Przecież to fabrycznie, jak wychodziło z salonu, to nie miało prawa tyle przejechać. A ty chcesz, żebyśmy przygotowali to na 1700? Damy radę. Właśnie, opowiedz nam, bo cała magia, Stasiu, z tego, że wy tam jedziecie, wspieracie się jako miłośnicy motoryzacji, macie narzędzia, wszystko, więc tak naprawdę co, robimy przegląd. Opowiedz nam o tym maluszku, no bo to jest twój. Mój. Stoi już ile lat w garażu? Pięć lat. Właśnie, co to jest dokładnie za malusz, z którego roku, jaka wersja? Jest to FL 89 rok, czyli przejściówka już na plastikowym zrzaku P4, palony jeszcze z linki na szerokim liczniku. Nie spodziewałeś się, że będzie tyle do zrobienia? No nie spodziewałem się. No właśnie. No długo stał. Tak, bo Stasiu jest miłośnikiem motoryzacji takiej bardzo DDR-owsko-PRL-owskiej, a masz jeszcze samochód, który kiedyś pokażemy, czyli? Trabanta B601 w wersji Hikomat, bardzo rzadki. Hikomat? Co to jest, Stasiu, Hikomat? Tłumaczyłeś mi to przez tydzień. Jest to wersja inwalidzka, która posiada, że tak powiem, hydrauliczno-elektryczne sprzęgło, które jest praktycznie używane cały czas, czyli jest wciśnięte, przez co możemy biegi zmieniać bez używania go, co jest bardzo dużym ułatwieniem, czyli bardzo przyjemną sprawą. Czyli taki automat. Taki automat z tych lat właśnie. I ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, chodźcie, Stasiu. Stasiu teraz musi wrócić za kamerę, bo inaczej nie będę. A mogę ja chodzić, Stasiu będzie pokazywał, ale co tu się dzieje? Ile rzeczy do zrobienia, bo kiedy my ruszamy? Bo to jest dzisiaj, kiedy nagrywamy, to jest dzisiaj 28. Tak, ale jeszcze chcę zaliczyć lakiernika po drodze, poprawki zrobić, potem oklejamy furę. W barwy takie trochę wojenne. Aha. Naprawiamy te wszystkie bobole. Tak. Mechanicznie, dobra, chodźcie, zobaczymy, co to jest do zrobienia. Słuchajcie, na pewno jest trochę więcej do zrobienia. Stasiu, mówisz, że trzeba jeszcze tak, lampy w przekaźniki ubrać. To wszystko dodatkowe przyszło. Przewody hamulcowe musimy wymienić, no bo to jest takie must have. Zwrotnice tutaj widzę już się robią. A co tam jeszcze ciekawego, Stanisław? Na pewno trzeba przejrzeć cylinderki hamulcowe przednie, bo jeden stoi z prawej strony, aha, więc trzeba będzie go wymienić na pewno. Bębny są ok. Co z silnikiem robimy? Silnik jest po wymianie rozrządu, ewentualna wymiana oleju i oleju skrzyni biegów, co też bym chciał zrobić, bo samemu było mi to ciężko, bo nie mam kanału. Dobra, a powiedz mi taką dość istotną rzecz dla mnie, dla widzów, co może, bo większość młodych ludzi nie będzie zdawać sobie sprawy, co może się stać na takiej trasie? Wszystko. No, tak, krótko mówiąc, wszystko może się stać. Wiadomo, drugiego silnika nie wezmę na zamianę, ale jakieś tam takie części jak pompkę paliwa czy alternator, może nawet i cały zestaw naprawczy. Co to się stanęło się z tym, taki ładny wężyk? Trzeba go po prostu dosunąć, jest wymieniony na nowy, bo były strasznie grube, były dziesiątki, a powinny być szóstki paliwowe, więc były za grube i się zapowietrza układ. Ale powiem ci, ładnie maluszek jest mimo wszystko, jest ładnie utrzymany, tam parę purchelków, ale jak na maluszkę to... Kosmetyka lakiernicza. Tak, kosmetyka. Zresztą 28 kwietnia, kiedy Stanisław będzie się rajdował, to jest właśnie ten zlot, który prowadzę maluszków. Zatem co, ja was na chwilę zostawiam z całej pracy, jaka tu się dzieje i zobaczcie, że to nie jest takie proste, choć... Jeżeli zaczynamy przygodę z mechaniką pojazdową, to nie ma lepszego zawodnika niż Malczan.
18.05, chłopaki od 8 rano się uporali, zawory wyregulowane, olej wymieniony w skrzyni, olej wymieniony w silniku, zwrotnice zregenerowane, cylinderki wreszcie działają. Ostatnia poprawka, bo Stanisław stwierdził, że auto nie hamuje, więc jeszcze trzeba coś odpowietrzyć. Ale Stasiu, to ma nie hamować, ty masz jak najdalej nim dojechać, żeby jak najmniej zużywać te hamulce. Co, jak ci się teraz jeździ lepiej? Bardzo fajnie. O, już by był orzełek. No dobra. To, co widzieliście w skrócie, to taka przyspieszona robota. Motor teraz się zbiera, wszystko chodzi ładnie. Trzeba przejść do podsumowania i powiedzieć, gdzie możecie zobaczyć dalsze losy tego malczanka naszego małego. Ja wiem, że taka forma odcinka dużo wam nie wniosła do życia, ale podstawy mechaniki pojazdowej uważam, jeżeli chodzi o zaczynanie, to mały Fiat jest genialny. To też wystąpi niedługo w dziwnych historiach warsztatowych, choć nie jest aż tak dziwne. Co ty się chowasz? Co ty się chowasz? Idź do pracy. Tak, to jest taki amerykański Passat z lat 60. No i co mogę powiedzieć? Dzisiaj spędziłem dzień nad tym, żeby zainstalować, już mam wał, trotłoki. Pochwalę się wam. Mówię tutaj o swoim BMW 34 V8, poczekaj chwilę. No i przekładałem sobie, słuchajcie, no bo mówię, mam nowy wał, nowe korby, przełożę sobie do tłoków, bo tłoki były dobre. Zakładam pierścienie, a tutaj mówię, cholera, trochę za chudy ten pierścień olejowy. Co się okazało? M60 B40, z takich ciekawostek muszę wam powiedzieć, zmieniło konstrukcyjnie tłok. I w pierwszym założeniu tłoki miały 3 mm pierścienie olejowe, ale już cała reszta potem miała 2, a dzisiaj dostępne są tylko 2 mm. Na szczęście z Łodzi gdzieś tam jadą, znalazłem 3 mm. I szukam jeszcze tłoka, bo okazało się, że półka tłoka jest pęknięta. O, nie wiem, nie będzie pewnie widać, ale tutaj jest takie duże pęknięcie. Ona jest tu pęknięta i tam aż w środku. A nie chciałby łysy przy tak dużej inwestycji V8, żeby to wypadło. Więc do tego zlotu tych maluszków, który będzie, mam nadzieję, że jeszcze tą V8 odpalę. Tam stoi silnik od Hondy S2000, nie będę pokazywał, nie, który trafi, też nie powiem wam do czego, ale niedługo ten odcinek wejdzie. Czyli aktualnie realizuję jeden projekt V8, potem jeden projekt S2000, potem Mercedes dla widzów i zatem co, subskrybujcie, kciukujcie, podobało wam się. Dalszy ciąg rajdu, panie Stanisław, będzie gdzieś tam zrzucany u pana na kanale. To zobaczcie, jak to wygląda od kuchni, tu wam się wysuwa kanał Stasia, dajcie mu suba. I co, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć. Poszło? Dwie kamery są włączone? Dwie.